Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. No, poczekamy do 15 po, tak jak wszyscy, żeby się ogół zalogował. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak tu jest z dźwiękiem? Czy wy będziecie mogli włączać się do dyskusji, jeżeli byście chcieli, czy jesteście z automatu wyłączeni? Można mówić. Będziemy mogli się włączać. Jeżeli nas teraz słychać, to tak. Znaczy tak, tylko że widzę, że niektórzy mają wyłączone mikrofony. No możemy w każdym momencie włączyć, jak chcemy. A, okej, dobra. Czyli nie przeszkadzać, włączamy. Jak ja powiem, że chcemy pogadać, to nie, no tak, to wszyscy mogą się odciszyć wtedy, tak. Dobra, okej.
Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Rafał. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór, witam, witam. Okej, słuchajcie, więc tak, mój komputer pokazuje 20.15, czyli zaczynamy. Może na początek powiem kilka takich organizacyjnych rzeczy, jakbym chciał. Ponieważ widzę, że macie możliwość włączenia się z głosem, więc umówmy się tak, że ja będę tutaj referował to, co mam do powiedzenia i jeżeli powiem, czy są jakieś pytania i tak dalej, to wtedy się możecie włączać, natomiast będzie kilka miejsc, gdzie na pewno będzie ożywiona dyskusja, więc jak wejdziemy, to ja po prostu będę was prosił o dyskusję. Także generalnie nikomu nie wyłączam automatycznie głosu i tak dalej, natomiast myślę, że jak ja będę tutaj referował, załóżmy to, co na przykład jest na pierwszej stronie, to co teraz widzicie, to generalnie ja mówię, a jak wam udzielam głosu, to wy mówicie, okej? Okay? Okay. Czy nikt nie ma problemów technicznych w tym sensie, że wszyscy widzą to, co ja mam na ekranie, czyli kontry, klasyfikacja i tak dalej? Dobra, to jedziemy. Generalnie dzisiaj mamy rozmawiać o kontrach listowych, natomiast nim przejdziemy do kontr listowych, chciałem w ogóle kilka słów o klasyfikacji kontry, bo kontra
Jak wiecie, kiedyś służyła głównie podwajaniu zapisu za wpadkę. No, w tych czasach wraz z postępem technicznym, jak wszędzie, sprawy się skomplikowały. I generalnie kontra ma wiele znaczeń, czy wiele nawet odcieni znaczeniowych. Taka podstawowa klasyfikacja kontr jest pod względem stopnia karności. Czyli to mamy kontry karne. Z tego punktu widzenia kontry dzielimy na karne, propozycyjne do wyboru, kooperacyjne, wywoławcze, informacyjne. Co można z grubsza powiedzieć o każdym z tych znaczeń? Kontra karna to znaczy, partnerze, pasuj bez względu na to, co masz w karcie. To jest na przykład taka sytuacja, tak, otwieramy trzy piki, przeciwnik chodzi cztery kiery, partner mówi kontra, to po prostu nie zostawia nam wyboru, prawda? Kontra propozycyjna znaczy, partnerze, raczej pasuj. Pasuj, jeżeli nie masz wyraźnych przeciwwskazań. Kontra do wyboru to jest pasuj albo licytuj. Kontra kooperacyjna to jest raczej licytuj, pasuj, jeśli masz wyraźne ku temu wskazania. Kontra wywoławcza mówi licytuj, no możesz ukarniać, jeżeli masz wyraźną długość w kolorze skontrowanym, a kontra informacyjna nie niesie, to już niesie jakąś określoną informację, z reguły kompletnie niezwiązaną z kolorem kontrowanym. I teraz właśnie patrząc na tą kontrę informacyjną, być może bardziej właściwy byłby podział kontr pod względem niesionej informacji. Tutaj wypisałem takie najbardziej, może takie znaczenia kontry, które funkcjonują w powszechnym obiegu. No, o kontrze karnej już mówiliśmy i teraz mamy tak, kontra wywoławcza. No to myślę, że to pojęcie nie wymaga specjalnie tutaj omawiania. Kontra objaśniająca, prawda, to jest pewien specyficzny wariant kontry wywoławczej, gdzie poprzedzenie zgłoszenia koloru kontrą służy wskazaniu posiadanej siły. Kontra bino to jest kontra konwencyjna, która z grubsza stosuje się ją w takiej sytuacji jak kontra wywoławcza, tylko obiecuje określony układ ze starszą czwórką i tak dalej. Kontra negatywna to jest kontra po otwarciu partnera i wejściu przeciwnika. Kontra odpowiedź to jest po kontrze wywoławczej i uzgodnieniu koloru i podniesieniu koloru przez drugiego z przeciwników. Kontra fit to jest z kolei po otwarciu jeden w kolor odpowiedzi one over one i licytacji drugiego przeciwnika, kontra wskazująca trzy karty w kolorze partnera. Kontra nadwyżkowa, no to sama nazwa wskazuje. Kontra do długości to stosujemy w specyficznych sytuacjach, powiedzmy po wilkoszu czy po multi, jeżeli przeciwnik wchodzi i kontrujemy w znaczeniu partnerze pasu, jeśli jednym z swoich kolorów jest kolor wejścia. Kontra intencjonalna służy przekazaniu jakichś tam pewnych intencji i to znaczenie jest zawsze zależne od kontekstu. Kontra invit to w pewnych sytuacjach, gdy nie mamy innej możliwości zainwitowania, na przykład jeżeli otworzyliśmy pik z lewej pas, partner podniósł po dwóch piku, przeciwnik mu, do dwóch pików przeciwnik wchodzi trzy kiery. No teraz trzy piki jest tylko przepychem, więc kontra mówi partnerze, inwituje końcówkę, nie ma to żadnego związku z kolorem kierowym. Kontra amerykańska to kiedyś się u nas mówiło kontra na zgadnięcie, prawda? Czyli załóżmy, że sytuacja jest taka. Przeciwnik otwiera pik, pas, dajemy kontrę na reopen, przeciwnik się podnosi do dwóch pików, jeżeli gramy kontrę amerykańską, to teraz kontra mówi albo mam trapa z pikami, albo mam kontrę negatywną, ty z posiadanej ręki się musisz zorientować, prawda? Czyli jeżeli ten, co wznawiał kontrą, ma singla albo renon z pik, no to może domniemywać, że kontra jest strapping pasem, a jeżeli ma ze trzy piki, to raczej kontra jest negatywna. Kontra kooperacyjna to jest kontra atakująco-obronna, służąca z reguły włączeniu partnera do podejmowania decyzji na wysokim szczeblu, no i kontrawistowa. Kontrawistowe generalnie to jest to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i służą wskazaniu wistu. Tu, jak potem zobaczymy, to mogą być... Kontrawistowa może wskazywać wist w kolorze kontrowanym, a może być w zupełnie innej sytuacji i tak dalej.
I zajmiemy się tym specyficznym rodzajem kontry, czyli kontrą pewnym typem kontry informacyjnej, czyli kontrą wskazującą list. Czy tutaj macie jakieś pytania, bo jeżeli na przykład odnośnie którejś z tych kontr coś byście chcieli porozmawiać, to możemy na to parę minut poświęcić. Nie ma, to jedziemy dalej. Pierwsza pozycja, kiedy kontra jest listowa, to jest kontra na odzywkę sztuczną, prawda? Jeden z aksjomatów licytacji takich zupełnie podstawowych mówi, kontra na odzywkę sztuczną wskazuje kolor kontrowany. Czyli załóżmy, kontra na niskiej, na przykład kontra na Steinmana czy transfer. To jest jedna z najpowszechniejszych pozycji. Przeciwnik otwiera bez atu, pas, dwa trefle, pytanie o starszą czwórkę, bądź dwa karo czy dwa kiery i pada kontra, prawda? I ta kontra wskazuje kolor kontrowany. No i teraz, jeżeli ta kontra pada na wysokości powiedzmy dwóch, no to często grozi granie tego kontraktu z rekontrą, więc minimum na kontrę to jest dobra piątka. Oczywiście, że powiedzmy w stylu juniorskim to już widywałem różne, natomiast tutaj mógłbym pokazać wiele rozdań, gdzie Steinmana z rekontrą wygrywano z dwoma, trzema nadróbkami, nawet na poziomie mistrzostw świata i tak dalej, więc wymaga to pewnej rozwagi. To jest sytuacja, kiedy na pewno musi być powiedzmy, znaczy standardowo to jest pięciokarz z dwoma starszymi figurami, prawda? Czyli bez atu pas, dwa trefle, tak jak mamy piąty as, dama, walet, to na pewno tak, prawda? Jak mamy piąty król, walet, 10, to już trzeba się zastanowić. Jeżeli mamy jeszcze coś z boku, to tak. Następna sytuacja to jest, kiedy kontrujemy wysoko. Qubit bądź odpowiedź na pytanie strefy szlemowej. Tu już jest zupełnie inna sytuacja, bo trudno sobie wyobrazić na przykład, żeby nagle zagrano qubit z rekontrą. Powiedzmy, na przykład popatrzmy na tą przykładową sytuację, na przykładową sekwencję, która jest na ekranie. Przeciwnik, znaczy pada otwarcie jedno trefl, jedno pik, odpowiedź, dwa bez atu. Załóżmy, to jest wspólny język, prawda? Czyli dwa bez atu to jest tam dubel pik i silna karta. Trzy kiery, układ 5-4 i cztery trefle qubit uzgadniający kiery. Trudno sobie wyobrazić teraz, żeby te cztery trefle przeciwnicy z rekontrą zagrali, więc tu można sobie poczynać śmielej. I teraz wskazanie listu może być kluczowym, bo jeżeli będzie grany kontrakt kierowy, to partner ewentualnie kontrującego będzie na liście i wskazanie listu może po prostu mieć kluczowe znaczenie, obojętnie czy będzie grana końcówka czy szlemik. No, z as dama na pewno nikt nie będzie miał, nie będzie się wahał ani chwili, czy skontrować, czy nie. Natomiast kontrowanie na przykład z pustym królem. Tutaj moim zdaniem sprawa jest ewidentna, ponieważ cztery trefle na pewno jest qubitem honorowym w świetle odzywki dwa bez atu i nawet z pustym królem, nawet z trzecim powiedzmy trzeba kontrować, mimo że to czasem może, tak jak tu pisze, przepłoszyć końcówkę albo ułatwić rozgrywkę. Podobnie jest z kontrowaniem odpowiedzi na Blackwooda czy inne pytania strefy szlemowej. Ja jestem osobiście za kontrowaniem qubitów i odpowiedzi na wszelkie pytania, zwłaszcza, że potem brak kontry jest też jakąś przesłanką. Popatrzmy przykładowo na tą pokazaną tutaj licytację. Tref pik, dwa pik, na razie początek jest prosty. Cztery bez atu, pytanie o pięć wartości, pięć kier, tam powiedzmy dwie, pięć bez atu, pytanie o króle, sześć karo, sześć pik. I teraz w co wistujemy z ręki S, nie mając oczywistego wistu własnego, czyli nie mając na przykład mariasza czy dama walet 10 i tak dalej. Jeżeli zakładamy, że partner mając powiedzmy króla kier, mając cokolwiek w kierach bądź w karach, będzie kontrował. Oczywiście kontra z damą nie ma specjalnego sensu, ale już królem z asem, nie mówiąc o dwóch figurach, to na pewno. I teraz, jeżeli partner nie skontrował kierów ani kar,
to w zasadzie nie mając wyraźnego wistu z własnej karty, po prostu wychodzimy w trefla. Dlatego wnioski są nie tylko z kontry, ale i z braku kontry. Wnioski negatywne wyciągamy. Także ja mówię, ja nie jestem zwolennikiem pasowania i liczenia na to, że w ten sposób się zmyli przeciwników, bo często będzie tak, że potem partner nie trafi wistu i będzie ten. Oczywiście czasem się ostrzeże przeciwników przed zalistowaniem szlemika, który byłby na niewychodzącym impasie, coś w tym rodzaju. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że częściej potem kończy się to nietrafieniem wistu niż tym, że przeciwnicy ostrzeżeni wyhamują. Czy tutaj macie jakieś ewentualnie pytania? Jedziemy dalej. Czy kontra na odzywkę sztuczną zawsze wskazuje kolor kontrowany? Tam napisałem, że to jest jeden z żelaznych aksjomatów licytacji. Natomiast jest kilka sytuacji, kiedy wyjątki od tej zasady są racjonalne. Tutaj ta zasada, że kontra na odzywkę sztuczną jest zawsze wskazuje kolor kontrowany, jest sprzeczna z inną. Jeżeli w licytacji pierwszą odzywką gracza jest kontra niepoprzedzona odzywką partnera różną od pasa, to jest to kontra wywoławcza. Może nie zetknęliście się jeszcze z taką zasadą sformułowaną werbalnie, natomiast tak, jeżeli się nad tym zastanowić, to tak naprawdę jest, bo jeżeli jest jakakolwiek sekwencja, gdzie pierwszą odzywką gracza z pary jest kontra, a wcześniej nie było pasa i ten, który kontruje, też nie pasował, to prawie zawsze jest to kontra wywoławcza. Oczywiście nie mówię o sytuacji, kiedy licytacja zaczyna się na przykład na wysokości 5, ale jeżeli idzie na przykład przeciwnik otwiera pik i mówimy kontra, prawda? No to jest wywoławcze. Jeżeli partner pasuje przeciwnik pik, mówimy kontra, to jest też wywoławcze. Jeżeli powiedzmy przeciwnicy licytują pik, partner pas, tu dwa pikmy kontra, to jest też wywoławcze. Więc ta zasada de facto powinna też jest mniej więcej aksjomatem tak podstawowym, jak ten, który jest, że kontra na odzywkę sztuczną jest kolor kontrowany. No i teraz one są ze sobą sprzeczne. I teraz pokazuję pozycję, gdzie kontra na odzywkę sztuczną powinna być wywoławcza. Czyli pierwszy przypadek to jest kontra na odzywkę typu pasuj albo popraw. Czyli jeżeli przeciwnik otwiera dwa karo multi, partner pasuje, tu pada dwa kiery, co jest do koloru, to kontra powinna być wywoławcza do kierów lub objaśniająca. Podobnie, jeżeli przeciwnik otwiera dwa piki z młodszym, pada trzy trefle do koloru partnera, to kontra też powinna być wywoławcza. Tutaj jest kilka przykładów kart w pierwszej sekwencji, czyli po dwa karo multi i dwa kiery, z którymi powinniśmy kontrować dwa kiery. A z kierami trzeba pasować i z kartą taką, z którą... Bo moim zdaniem, znaczy ja jestem zwolennikiem tego, że jak idzie sekwencja dwa karo, pas, dwa kiery, to teraz trzy kiery powinno być naturalne, bo za chwilę może być taka sytuacja, że jeżeli się teraz nie zmieścimy tymi kierami, to za chwilę będziemy po trzech lub po czterech pikach musieli trafiać, co powiedzieć. No i z kartą taką, na przykład jak tutaj widać, piąty mariaż, kier, as i król z boku, tu w ogóle 12 kart jest, no to trzeba coś tam dołożyć. Załóżmy, że jest blotka tref więcej, to wydaje się, że na natychmiastowe trzy kiery po dwóch kierach karta jest za słaba, że najlepiej jest spasować. Przeciwnik powie dwa piki, pas, teraz powiemy trzy kiery. Natomiast z kartami takimi, gdzie nie mamy pików, bo kontra wyławcza do kierów implikuje cztery piki, no a trzy zawsze, a praktycznie cztery. Także z tymi dwoma rękami, które tu są podane, nie mamy raczej wątpliwości, że dwa kiery nie zbiegnie, tylko że wróci do nas dwa bądź trzy piki i sobie z tą kartą po prostu wtedy skontrujemy. Będzie to kontra wywoławcza do pików.
No i tu mam takie pytanie. Co w sekwencji 2 karo, pas, 2 kiery, co licytujecie z tymi dwoma rękami? 2 karo, pas, 2 kiery. Z pierwszą i z drugą. Może teraz chętnie usłyszę. No to z pierwszą 3 kier, a z drugą 4 kier. No i to jest naturalne, jak najbardziej. Także tak na dwukolorówki w tej sekwencji dobrze jest mieć ustalenie, że jest Leaping Michael, czyli 2 karo, pas, 2 kiery. Jak mamy piki młodszy i super kartę, to mówimy 4 trefle bądź 4 karo. A jeżeli mamy słabszą kartę, to wchodzimy po prostu pikami. I podobnie w sekwencji drugiej, gdzie przeciwnik otworzył 2 piki i padło 3 trefle do koloru, to modelowe karty na kontrę to są właśnie kara i kiery, prawda? W jakiejś tam sile przyzwoitej. A z kolei z treflami na razie pasujemy, tak jak czyli z tymi dwoma pierwszymi rękami kontrujemy 3 trefle wywoławczo do trefli, a z kartą, z którą mamy trefle, powiedzmy, i kiery, no, pasujemy i jak wróci do nas 3 karo, to wznawiamy kontrę. Czyli tutaj pozycje po odzywce typu pas korekt już mamy omówione. Następna sytuacja, kiedy nie jest całkiem, znaczy powiedzmy, praktyka wykazuje, bo podejście teoretyczne może być różne. Tu trzeba się kierować raczej statystyką i praktyką. Kontra na sztuczną odzywkę uzgadniającą kolor przez przeciwników, na przykład Bergen. Przypomnę, że podniesienia Bergena to jest coś takiego, że po otwarciu jeden starszy przeciwnik mówi 3 trefle bądź 3 karo, wskazujące 3 trefle według klasycznych ustaleń Bergena. 3 trefle to jest mixed race, czyli od 6 do 9 punktów z hitem 4 lub 5-kartowym, a 3 karo jest invit punktowy, czyli powiedzmy 10-11 z hitem 3-kartowym. Podejrzewam, że bez specjalnych ustaleń, przez domniemanie, każdy gra, że kontra w takiej pozycji wskazuje kolor kontrowany, czyli w pierwszej kontra oznacza partnerze wistuj w trefle, a w drugiej partnerze wistuj w karę. Natomiast zdecydowanie lepiej ustalić, że w takiej pozycji kontra jest wywoławcza do koloru otwarcia, czyli powiedzmy w sekwencji kier, pas czy trefle. Modelowa karta to jest coś typu z krótkością kier i można sobie pozwolić nawet na nieco lżejszą, bo praktycznie tutaj to już jest zupełnie niemożliwe, żeby te 3 trefle mogły być zagrane, więc można po prostu sobie śmielej pozwolić, że nawet jeżeli śmielej pozwolić zalicytować, że nawet jeżeli przewaga siły zdecydowana jest po stronie przeciwników i przypadkiem w tych treflach to mają powiedzmy 4 do 3, to wiedząc, że mają 9 albo 10 kart w kolorze otwarcia, trudno sobie wyobrazić, żeby takie 3 trefle z kontrą czy z rekontrą zagrali. Czyli kontra w pierwszym na przykład przykładzie na 3 trefle to nie jest karta taka, jak tu napisałem, że 5 trefli, a dama walet i tam powiedzmy nic z boku. Natomiast raczej karta typu to jest trójkolorówka z singlem pit, czy jakieś 5-4-3-1 z 4 kierami, czy coś w tym rodzaju. Może być też trochę silniejsza w dupę. Natychmiastowa akcja jest bezpieczniejsza ze względu na to, że kontrujemy odzywkę sztuczną niż pas i ewentualna wzmocna to jest 3 kolor uzgodniony, kiedy po prostu musimy już licytować dalej i musimy praktycznie wchodzić na wysokość 4. Znaczy w sekwencji kier, pas, 3 trefle, 3 kiery, pas, pas, to jeszcze możemy wyhamować szybkę. I tak gra wiele par czołówki, że racjonalne jest rozdzielenie znaczeń kontry, że w sytuacji, kiedy przewaga siły jest z definicji po stronie przeciwnika, czyli kiedy, tak jak na przykład tutaj 3 karo, jest co najmniej, znaczy jest inwitem punktowym lub co najmniej inwitem, że dolny limit tej odzywki jest powiedzmy 10 punktów, czyli otwarcie 11 plus 10 na odpowiedź to jest 21 i przewaga siły jest po stronie przeciwników, to kontra jest wistowa, bo wtedy mamy mniejsze szanse utrzymać się przy grze, a gdy siła odpowiadającego nie daje takiej gwarancji, czyli dolny limit odpowiedzi jest maksimum, znaczy dolny limit
limit jest nie wyższy niż 9 punktów, czyli na przykład jest 6, 7 albo 8, czyli na przykład jest siła jest 6 do 9 albo 6 do 11 albo 8 do 11, to kontra jest wywoławcza, bo wtedy jeżeli jest równowaga siły, to jak mamy układową kartę taką typu trójkolorowego czy coś, to rozdanie może należeć do nas, mimo że rozkład punktów jest tam powiedzmy 20 do 20, a nawet czasem się zdarzy, że przeciwnik otworzy na 11, drugi da mixed race na 6 i przewaga jest zdecydowana po naszej stronie. Jeżeli będziemy dysponowali tylko kontrą wskazującą whist, to będziemy w gorszej pozycji, zwłaszcza, że często po takim mixed race, po odpowiedzi typu mixed race, odpowiadający może od razu skoczyć w końcówkę, czyli prawda, kier pas, trzy trefle, mixed race i teraz spasujemy, mając trójkolorówkę z singlem kier, powiedzmy 10 punktów, to za chwilę wróci na nas 4 kiery pas i teraz musimy podejmować akcję na wysokości 4, prawda? Czyli jesteśmy w gorszej pozycji, niż byśmy byli wcześniej. To jest, czy do tego macie jakieś pytania? Dobra, jedziemy dalej. Następna sytuacja, kiedy może być, to może brzmieć trochę jak herezja, natomiast nie wiem ile, czy ktokolwiek z was grywa często słabym bez atu, prawda? Więc ci co grają słabym bez atu, to wiedzą, że jak partia otwiera bez atu i nie mamy nic w karcie, to lepiej od razu licytować niż pasować, bo po prostu po pasie, jeżeli idzie bez atu pas, to już można się potem nie wyszamotać z kontry. Lepiej jest po prostu zalicytować cokolwiek. Jakiegoś Steinmana, nawet mając 4-3-3-3 z czwórką trefli i pasować na wszystko, czy no, po prostu powiedzieć cokolwiek, bo wtedy jest przeciwnikom dużo trudniej złapać bilans i stwierdzić, czy ten kolor, w którym jesteśmy, opłaca się kontrować, czy nie. Z tego względu przy analizowaniu systemu obrony przeciwko słabemu bezatu, gdy gra się na doświadczonych graczy, którzy po tym słabym bezatu się dobrze poruszają, dogodnie jest przyjąć, że kontra na Steinmana nie oznacza trefli, tylko oznacza po prostu siłę. Z tym, że no nie jest to 13 punktów, musi być to trochę lepsza karta. Natomiast kontra na transfer powinna być wywoławcza do koloru wskazanego, czyli bezatu pas 2 karo. Jeżeli 2 karo oznacza kiery, to po prostu kontra na 2 karo powinna być wywoławcza do kierów. Tu, zwłaszcza, że tu mamy też szansę sprzedania jakichś nadwyżek. Bezatu pas 2 karo, mówimy kontra przeciwników i 2 kiery. Pas, jak mówimy teraz kontra, to pokazujemy po prostu nadwyżkę, czyli jak pierwsza kontra jest wywoławcza do kierów i pokazuje powiedzmy 12 punktów, to druga pokazuje 15, 16 albo więcej, prawda? No i tutaj właśnie mówię, że no tu jest ten przykład, co mówiłem, że nie należy pasować po dwóch treflach, bo po takim początku, jak tutaj sobie z dwoma znakami zapytania, to jest znacznie trudniej skarcić parę WE niż po tym, jak pójdzie bez atu pas kontra. Tutaj macie to opisane. Poza tym takie ustalenie daje szansę na rozróżnienie znów, na rozróżnienie powiedzmy ręki zrównoważonej z dużą siłą od ręki powiedzmy układowej, czyli coś typu 4-4-4-1 z singlem gier i w średniej sile powiedzmy 10-11 punktów, prawda? Bo jeżeli bez atu pas 2 trefle od razu kontrujemy, to mamy dużą siłę. Jeżeli bez atu pas 2 trefle pasujemy, przeciwnik mówi 2 kiery pas i teraz wznawiamy kontrą, to znaczy, że nie mieliśmy kontry na 2 trefle, a teraz sobie chcemy trochę powalczyć. No tu jest też opis właśnie, i tu są modelowe ręce do tych, powiedzmy, bo z jaką kartą kontrujemy takie dwa kiery, prawda? Transfer na piki, z jaką kartą kontrujemy. Ta ostatnia to już jest taki przykład, no to jest po prostu objaśniak na karach, albo właściwie objaśniak na bezatu, że jak idzie... No bo
Z pierwszą kartą kontrujemy dwa kiery i praktycznie jest wywoławcza kontra do pików. Mamy 14 punktów, czwórkę kierów, zdajemy się dalej na decyzję partnera. Podobnie z drugą. Natomiast z trzecią, gdzie mamy tych punktów 19, to prawdopodobnie partner nie będzie w stanie nic zalicać, bo za tu pas, dwa kiery, kontra, tu pewnie powie dwa piki, partner pewnie spasuje. Pas, teraz sobie powiemy dwa bezatu, że mamy około 20 punktów w układzie zrównoważonym. Kolejny, czy do tego macie jakieś tutaj pytania znowu? Nie ma, dobra. Kolejny przypadek to kontra na splintera. Kontra na splintera w znaczeniu wistuj w kolor splintera nie ma specjalnego sensu, natomiast bardzo ułatwia, daje dodatkowe opcje przeciwnikom, prawda? No popatrzmy tutaj, jak idzie licencja. Kier, pas, cztery trefle, kontra. Cztery trefle, duży fit kierowy, krótko tref, siła z szansami na szczelnika, powiedzmy od 12 punktów. Przepraszam. Bez kontry otwierający co może zrobić? Może dać negat, czyli wrócić na cztery kiery, dać qubit, bądź zalistować blackwooda. Natomiast kontra daje do dyspozycji jeszcze pasa i rekontry. Kiedyś grało się, że rekontra oznaczała pełne wyłączenie, a w tej chwili grywa się z reguły, że pas jest wyczekujący, a rekontra oznacza asa. I teraz po prostu kontra daje opcję wygodnego sprzedania renonsu przez tego, co dał splintera, co w sytuacji, gdy nie dalibyśmy kontry, byłoby możliwe tylko o szczebel wyżej. I to pod warunkiem, że otwierający po pierwsze nie dałby negatu, czy nie dałby blackwooda, bo jeżeli da negat, to teraz powiedzmy odpowiadający ma problem, czy ruszać z tym renonsem, czy nie i tak dalej. A tak dajemy możliwość ekonomicznego sprzedania renonsu. I teraz... Czyli kontra na splintera w znaczeniu wistuj w ten kolor nie ma większego sensu i generalnie funkcjonują dwa ustalenia dotyczące kontry na splintera. Pierwsze to wistuj w określony z pozostałych kolorów, czyli na przykład jak idzie kier, pas, cztery trefle, to kontra kiedyś się grało, znaczy tam chyba było pik, pas, cztery trefle, kontra, to kiedyś się grało, że kontra oznaczała wistuj, znaczy jest taka konwencja, już tam nawet nie pamiętam, kto jest autorem, że kontra oznacza wistuj wyższy z dwóch pozostałych, prawda? Czyli w tej sekwencji pik, pas, cztery trefle, kontra oznacza wistuj w kiery. A pas znaczy albo wistuj w karo, albo jest mi wszystko jedno. Czyli tutaj powiedzmy macie przykład karty, z którą kontrujemy prosząc o wist kierowy. Król wale 10 w kierach, bardzo byśmy chcieli, żeby partner na ewentualny kontrakt pikowy wyszedł w kiera, a nie nawijał się w jakieś karo czy coś w tym rodzaju. Natomiast nie mając nic w kierach, pasujemy sugerując wist karo. No oczywiście to pas nie jest żądaniem wistów karo, tylko sugestią, bo jak jest nam wszystko jedno, czy w kiera, czy w karo, to też pasujemy, prawda, tak jak tutaj z tą karą. No, druga możliwość to jest długi kolor w kolorze splintera i propozycja obrony. I teraz, tak jak tam napisałem, obrona nie w każdych założeniach ma sens. Na pewno jak my jesteśmy po partii, a przeciwnicy przed, to nie chcemy bronić, więc wtedy na pewno dobrze jest grać, że kontra wskazuje wist tam albo w wyższy, albo w niższy z tych kolorów, to już jest kwestia ustaleń. A na pewno w korzystnych kontra jest propozycją obrony, nawet może w równych, w obie przed partią też granie, że kontra jest propozycją obrony, może też wydaje się racjonalne. Czy tutaj macie jakieś pytania albo propozycje? Dobra, bo tą metodą doszliśmy teraz właśnie do clue wykładu, czyli do tak zwanej kontry Leitnera, czyli kontry na dobrowolnie zalicytowaną końcówkę bądź ślenika. No, rozwój techniki licytacji spowodował, że opłacalność kontrowania wyłącznie w celu zwiększenia zapisów
za wpadkę jest problematyczna, zwłaszcza przy grze na wysokim poziomie, ponieważ rzadko bywa, że zalicytowany kontrakt jest bez biletu. Może powiedzmy, wasze juniorskie doświadczenia są trochę inne, natomiast no, w miarę jak się gra na coraz wyższym poziomie, to do kontrowania szlemików czy końcówek podchodzi się trochę bardziej rozważnie. Bo to zwłaszcza, że jeżeli kontra zdradzi zły podział atu czy złe położenie jakichś kluczowych kart, to niejednokrotnie rozgrywający o tam odpowiednich umiejętnościach potrafi wykorzystać te informacje, żeby nieraz wygrać kontrakt, który jest po prostu prawie że niemożliwy do wygrania bez tych informacji. No i taka nazwę kontrleitnera na pewno znacie. I koncepcja kontrleitnera jako kontry listowej została opracowana około 1929 roku przez Teodora Leitnera. No, Leitner to był jeden z najlepszych graczy lat 30. Był mistrzem świata jeszcze w 1953 roku. To był taką osobowością brydżową tamtych lat. Był partnerem biznesowym Eli Culbertsona, który podłożył w zasadzie podwaliny pod popularność brydża, członkiem zespołu redakcyjnego do chyba najlepszego pisma brydżowego w historii, no może poza brydżem polskim, czyli The Bridge World, i grywał w teamie Culbertsona z lat 30. Tutaj wam pokażę rozdanie, które grał z Culbertsonem. Przeciwnicy doszli do 6 kierów, prawda? S otworzył jedno kierę, powiedział 2 trefle. Leitner, mimo że miał tam 7-5, nie zmieścił się w licytacji, bo to były takie czasy, że licytowano rozważnie i przeciwnicy doszli do 6 kierów. Culbertson ściągnął, bo Culbertson nie był fanem kontry Leitnera, ściągnął asa pik. Leitner dołożył dwójkę, to były w tamtych czasach stosowano zrzutki naturalne, więc dwójka była zniechęcająca, mimo to Culbertson zagrał dalej w pika, prawda? No, chociaż miał szansę dopatrzyć się tej przebitki karowej. No i można sobie wyobrazić, że Leitner powiedział coś takiego. Popatrz, drogi Eli, gdybyśmy grali tą moją konwencją, wiedziałbyś, że coś przebijam, gdybym skontrował 6 kier. I taki ekspert jak ty na pewno by domyślił się, że kara. Wyszedłbyś 8 karo, ja bym przebił, odwróciłbym w damę piki, zapisalibyśmy prostego górala, bo przeciwnicy byli po partii. Tak zapisali 1430. Po tym rozdaniu trudno się chyba zdziwić, że jak w 1930 roku został wydany oficjalny system Culbertsona, że nie było w nim kontry Leitnera. Niemniej team Culbertsona, który jeździł i grywał mecze na całym świecie, między innymi w Europie, w Anglii, w Austrii, pierwsze w zasadzie, można powiedzieć, międzykontynentalne mistrzostwa Europy, bo były to mistrzostwa Europy, do których zaproszono drużynę Culbertsona, też wygrał ich team. I tutaj mamy rozdanie, gdzie w zasadzie pierwsze udokumentowanie zastosowanie kontry Leitnera jest. To jest 1930 roku z meczu Anglia team Culbertsona. Anglicy doszli do szlemika pikowego, prawda? N otworzył tref, Leitner wszedł kier, S zalisały 2 piki forsujące do końcówki, no i potem było prosto, o asy i do kasy. Leitner skontrował, tu już grał z partnerem, który wiedział, że jest to kontra wskazująca, że coś przebija, wyszedł trefle, został ściągnięty as kier i bez jedny. I od tego czasu funkcjonuje w zasadzie pojęcie kontry Leitnera. Czy jest ktoś tutaj, kto nie słyszał o kontrze Leitnera? No nie ma, bo to juniorzy na poziomie kadrowym to na pewno. I teraz tak, w roku 29 koncept Culbertsona, Leitnera, został zdefiniowany tak, że kontra na szlemika dana przez gracza niebędącego na wyjściu żąda wistu, który byłby w świetle licytacji niemożliwy. Zakazuje wistu VAT-u bądź w kolor licytowany przez obrońców. Czyli tak jak tutaj, po kontrze na 6 pik,
W nie miał prawa być ani w kiery, czyli w kolor licytowany przez Leitnera, ani w atu. Oznaczało, że kontrujący przebija jakiś kolor, albo ma na przykład dwie lewy treflowe. Że kontrujący przebija jakiś kolor, zwykle licytowany przez przeciwników, bądź ma do wzięcia dwie lewy w ich kolorze. Także tutaj w tym przypadku, jak wistujący miał pięć trefli, to było dla niego ewidentne, że parter przebija trefle, prawda? Bo to były czasy, kiedy otwarcie jedną trefle było naturalne i wskazywało co najmniej czterokartowy kolor. Ta koncepcja trochę potem ewoluowała, ale generalnie idea utrzymuje się do dzisiaj, prawda? Tutaj napisałem, jak się traktuje kontra Leitnera. Czołówka amerykańska, powiedzmy, w latach 80. To jest z książki Bobby Goldmana, członka drużyny Aces Dallas, tam kilkukrotnego mistrza świata, z książki o kontrach. Kontra na szlema lub szlemika dawana przez gracza niebędącego na wiście zawsze żąda nietypowego ataku. Najpowszechniej przyjęta praktyka to wist w preferowanej kolejności. W pierwszy kolor licytowany przez dziadka, czyli tak jak tam to były trefle. Jeśli dziadek nie zgłosił swojego koloru, w pierwszy boczny kolor licytowany przez rozgrywającego. Czyli na przykład jeżeli dziadek, powiedzmy, otworzyłby bez atu, rozgrywający dałby transfer, powiedzmy, dwa kiery, tam by padło dwa piki, teraz trzy trefle, że rozgrywający ma w ręce piki z treflami i potem by był szlemik i padłaby kontra, to by było żądanie wistu w trefle, w drugi kolor rozgrywającego, bo dziadek nie zgłosił żadnego koloru. Teraz tak, jeśli przeciwnicy nie zgłosili żadnego koloru poza atutowym, a kontrujący za jakiś kolor, to kontra żąda ataku w jeden z nielistowanych kolorów. I to już wistujący z własnej karty musi starać się zorientować, w który. No i ewentualnie w kolor, który kontrujący można przebijać. W tej chwili najpopularniejszy pogląd jest taki, że kontra na wielkiego szlema sygnalizuje przebitkę, czyli kontra na wielkiego szlema to w zasadzie jest renuns. A na szlemika żąda nietypowego ataku, którego wybór powinien być z grubsza opisany na zasadach Goldmana. I tak w tej chwili w zasadzie grywa polska czołówka. Ja muszę powiedzieć, że z mojego doświadczenia w panelach Bridge'a wielokrotnie puszczałem problemy wistowe zahaczające o kontrę Leitnera i generalnie w prostych sytuacjach te zasady się idealnie sprawdzają. Natomiast oczywiście są czasem sytuacje inne. Na przykład powiedzmy, wyobraźmy sobie taką sytuację, że padła kontra na qubit w licytacji szlemowej, a potem pada kontra Leitnera, więc w zasadzie kontra Leitnera zakazuje oczywistego wistu, czyli kasuje informację przekazaną kontrą na qubit, prawda? Czyli mówi, że nie wychodź w to, co wydaje się oczywiste. Czyli jak skontrowałem qubit, a potem kontruję szlemika, to nie idź w ten kolor, co kontrowałem. I moje podejście jest takie, że tak jest. Natomiast są tacy, którzy uważają, że jak już skontrowałem ten qubit i pokazałem wist, to po prostu teraz kontra jest for business, a tym, czyli że chcę powiększyć zapis i zasuwaj w ten kolor, co skontrowałem. Ale to są już niuanse. Tak generalnie radzę wam kierować się tym, co tutaj napisałem. Tak, pewne wątpliwości można mieć, gdy pierwszy kolor licytowany przez dziadka jest sztuczny, prawda? Czyli na przykład jak licytacja zaczyna się od Steinmana. Bez atu dwa trefle Steinman, powiedzmy dwa kiery, trzy kiery, przeciwnicy grają szlemika. Czy kontra teraz oznacza, czy kontra jest na wist treflowy? Tutaj nie wiem, czy mam coś mówi nazwisko Zbigniew Szulik, ale to w sumie chyba największy polski teoretyk brydżowy XX wieku. I tu jest opisane rozdanie z turnieju Parw Rouen-Lepin z 1977 roku. Poszła taka licytacja. W otworzył jedno tref bez atu, trzy bez atu, jedno tref od 17, jedno bez atu, cztery kontrole, to był system Neapolitan Club, cztery trefle, które było
No i w co wistujemy z karty takiej? Czwarty walet pik, trzeci walet kier, dubel karo, czwarty walet trzeci. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że trzeba wyjść w trefle, prawda? Bo pierwszy kolor dziadka to były trefle. No i teraz zobaczmy, co dalej napisał Szulik. Szulik pisze tak, odpowiedź wydaje się prosta. W pierwszy kolor dziadka, czyli w trefle. Niestety będący na liście zaręba chciał się dowiedzieć czegoś bliższego. Dowiedział się, że w myśl wyjaśnień cztery trefle było teksasem lub kubinem, a cztery kiery było naturalne. I teraz czy w tej sytuacji kontra jest na wis treflowy czy na kierowy, prawda? Oczywiście widać, że to były czasy, kiedy nie grało się na zasłonach. I gdyby N chciał zagrać ciałem, to by się wypytał o znaczenie odzywek i potem by skontrolował. Wtedy prawdopodobnie nie byłoby wątpliwości, czy kontra jest, może jak się nie pytał, to kontra jest na treflowy, jakby się pytał, to na kierowy, prawda? Tu grając ciałem sobie można ten problem rozwiązać. Tutaj widać z tego, że jeżeli wis nie został trafiony, że para MS grała czysto. W każdym razie stanowisko Szuliga jest takie, że kontra Leitnera nakazuje wyjść pierwszy kolor licytowany przez dziadka bez względu na to, czy była to odzywka sztuczna czy naturalna. Prawda? To jest istotne do zapamiętania. Tu mamy tyle odnośnie tych ogólnej definicji kontry Leitnera, bo to w zasadzie teraz przejdziemy do jakichś takich bardziej detalicznych przykładów. Czy do tego macie jakieś pytania? Śmiało, śmiało, jeżeli ktoś... Obecnie jest też tak, że kontra Leitnera jest na pierwszy kolor dziadka, niezależnie od tego, czy jest to transfer, czy naturalna licytacja. No właśnie tutaj stanowisko Szuliga jest takie, że jest na pierwszy kolor fizycznie licytowany przez dziadkę, no to czy to sztuczna, czy naturalna, czyli w tym wypadku na trefle, prawda? Także że po prostu na... To się zmieniło od tego czasu. Znaczy, to znaczy, to jest cały, to jest, ja myślę, że tu jakby wziąć 10 ekspertów, to pewnie byłoby 5, że tak, a 5, że tak, może 4 w jedną, 6 w drugą, prawda, że to, no nie ma na ten temat konsensusu. No. Natomiast generalnie zasada powinna być taka, że to jest miano, czyli po prostu kolor zalicytowany bez względu na to, co znaczy. Takie jest stanowisko Szuliga, który tam swoje rozważania popierał tam symulacjami i tak komputerowymi i tak dalej, już nawet w tamtych czasach. A to nie jest trochę tak, że właśnie na tę sztuczną odzywkę to już mogliśmy wcześniej dać kontę? Ale tutaj było otwarcie jedno tref, prawda? Nie, no na jedno to tak, no ale... Więc oczywiście, gdyby tu padło potem na przykład... Wiesz, to cztery, jeżeli cztery kiery było na... Tutaj jest sytuacja o tyle, że czterech kierów też nie było jak skontrować, powiedzmy, w sensie wistowym, bo cztery kiery były naturalne, więc no tutaj... tak, ale ja mówię bardziej o sytuacji bez atu, pas dwa karo, tak? I teraz jak chcę karowy, to daję kontra. Jak chcę potem na wist kiera, no to daję kontra. Dobrze, ale teraz wiesz, oczywiście, że... Czy nie? Czy kontra jest wciąż... To znaczy nie, no kara, przecież tak, kontra na dwa karo to są kara, ale jest wis karowy, ale to jest jakaś długość, a teraz jeżeli pójdzie bez atu, dwa karo, dwa kiery powiedzmy, jakiś tam autosplinter, cztery trefle i sześć kierów, to teraz kontra będzie na karowy, prawda? No bo możesz mieć w karach, nie wiem. Nie, no to wiadomo, no ale na jakby powiedzieli sześć bez atu, no to wtedy też na karowy czy na kierowy? Nie, no znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby sześć bez atu nagle wygrali bez kierów, prawda? Także tu jest specyficzna sytuacja, że na ten kolor wskazany, czyli że jak jest bez, transfer i wiesz, no, trudno sobie wyobrazić, po bez atu dwa karo, coś, dwa kiery, cztery trefle, żeby sześć bez atu wygrali bez kieru, więc kontrowanie z dwoma lewami kierowymi, nie, znaczy po prostu kontrujesz i czekasz na te swoje dwie lewy kierowe, bo na to w co partner wyjdzie, prawda? Natomiast kontra w znaczeniu kontry Leitnera po takim starcie, bez atu, dwa karo, dwa kiery, cztery trefle, coś tam sześć, to moim zdaniem jest na pewno na karowy. Chyba żeby się grało jeszcze tym ustaleniem, o którym mówiłem, że pas po czterech treflach, po splinterze jest sugestią młodszego, prawda? Czyli jak jest bez atu, dwa karo, dwa kiery, cztery trefle, splinter,
to, że kontra na splittera to jest wistuj wyższy, czyli tutaj w tym wypadku w piki, a pas, że w niższy i potem jeszcze kontrujesz, to jeszcze to, że tak powiem, uwiarygadniasz. Także generalnie, raczej ja mówię, ja tutaj specjalnie zacytowałem Schuliga, ponieważ no to nie jest sprawa taka ewidentna. Ja muszę powiedzieć, że przeglądając tam różne setki rozdań z różnych tam mistrzostw z poważnej gry, tam powiedzmy z poziomu tam jakichś turniejów mistrzowskich czy z udziałem mistrzów, to na pewno w tej sprawie na pewno nie ma konsensusu. To na 100%. Moim zdaniem to jest dyskusyjne, natomiast dobrze jest to, co przyjąć jakoś. I mi się wydaje, że tutaj ta propozycja Schuliga, żeby traktować zgłoszone miano jako to, no to jest słuszne. Coś jeszcze? Dobra. No i teraz tak. Koncepcję kontry Leitnera rozszerzono też na kontrakty w strefie końcówki, prawda? Tu jest... No niestety te rozdania, co tutaj są, to są stare, ale są aktualne nadal, prawda? To jest rozdanie z rozgrywek kadrowych z 85 roku. W otworzył trefl, N wszedł karo, E dał forcing do końcówki, pikowy, cztery piki, no i padła kontra, prawda, na treflowy. Co prawda S tu mógł, wiedząc, że partner ma renons tref, mógł się pokusić o pięć karo, prawda, które tutaj chyba w tym układzie w ogóle, no nie, król walet kier jest za, to chyba nie da się wygrać. Chociaż nie jest, 10-8 sek, to zdaje się, no, można wygrać 5 karo. No w każdym razie na 4 piki z kontrą wis nastąpił 10 tref od razu, lawintal powrotny, przebitka, znaczy przebitka, dojście asenkiel, przebitka i as karo obłożył. Także kontra z nienacka na końcówkę po prostu jest też kontrą Leitnera. Oczywiście, że w sytuacji, gdyby tutaj na przykład S powiedział po dwóch pikach 3 karo, to 4 piki, to wtedy kontra by coś tam innego znaczyła. Natomiast jeżeli kontra jest, że tak powiem, znienacka, to kontra jest kontrą Leitnera i też mówi, mam przebitkę. Tak często bywa, że zwłaszcza gdy na przykład ręka, która otworzyła blokująco, potem daje kontrę, to na końcówkę to już jest na pewno renons, bo nie może mieć, że tak powiem, na przykład, nie wiem, czterech lew defensywnych. Osobny rozdział to kontry wistowe na kontrakt 3 bez alu. Tutaj obowiązują podobne reguły. Kontra żąda przede wszystkim nietopowego wistu, obiecując longer w kolorze, którego partner nie może się spodziewać. Tu mamy znowu przykład z kadry z 83 roku. Macie taką licytację. Pik bez atu, pas 3 bez atu i pada kontra. No i macie na wiście taką kartę. W co wistujecie? W karo. No dobrze, no bo co, no partner musi mieć pełny kolor. Nie chce w pika, bo normalny wis jest w pika i partner miał dokładnie taką kartę. Ten przykład był, prawda, ewidentny. Natomiast często kontra oznacza trafia w mój kolor. Tak jest sekwencja, przykład bezatu, trzy bezatu, kontra, prawda? Tu co prawda funkcjonowały różne ustalenia. Przez jakiś czas grywano, że kontra oznacza wistuj w piki. Ja sam pamiętam, że jak zaczynałem grać, to w moim rodzinnym kółeczku po bezatu, trzy bezatu, kontra oznaczała wistuj w piki. Teraz też jest wiele par, które tak grają. A na pewno jest wielu graczy. Natomiast kontra oznacza raczej trafię w mój kolor i trzeba wychodzić w kolor krótki, na pewno w taki, w którym nie mamy figury. Czy Marciu, ty chyba też się zgodzisz, że chyba taka jest najlepsza ta, że kontra trafia w mój kolor. Nie, ja jestem wyciszony. Słucham? Ja jestem wyciszony, no tak, no kontra to na nietypowy wist i to tyle. Znaczy po prostu trafia w mój kolor. Tak. No a w
takiej sekwencji. W sekwencji bez atu, pas 3 bez atu, to praktycznie listy w krótszy starszy raczej. Krótszy starszy, tak, tak, tak. A tutaj, jak mamy taką sekwencję. Z lewej 3 kiery, tu 3 bez atu, pas, pas, parter kontra. W co wistujemy? No, w kiera. No nie, no w kiera. No. Ja uważam, że przez kiery, znaczy załóżmy, że para WE nie gra takimi blokami jak dzisiaj, że 3 kiery to może być 6 dama, no. Bo to jest przykład z lat 80., kiedy jeszcze grało się, że bloki to są poważne. No. Moim zdaniem tutaj ja bym się spodziewał, że N ma kolor, którym się nie mógł zmieścić w licytacji. Czyli raczej młodszy, prawda, bo pikami by się zmieścił, więc trzeba trafiać młodszy, czyli z takiej karty powiedzmy wychodzimy w trefla, prawda? Oczywiście to wkiera, jeżeli, znaczy zaraz idziemy dalej, bo moim zdaniem po otwarciu 3 kiery to naprawdę, no żeby wkiera to trudno sobie wyobrazić takie rozdanie, żeby N kładł przez kiery. Teraz tak, gdy obaj obrońcy zgłaszali swoje kolory, kontra oznacza wistuj swój kolor, a pas jest sugestią mój. Czyli na przykład mamy taką licytację, prawda? Partner otwiera kier, tu 2 trefle. My mówimy nieforsujące 2 karo, 2 bez atu, pas, 3 bez atu. To kontra oznacza wistuj w kiery, a pas znaczy raczej w karo, prawda? Także w kiery wistuj, jak masz kiery takie, że bez mojej pomocy. Czyli na przykład, jak mamy kartę taką, powiedzmy drugi król kier, 6 kart, dama, walec, kontrujemy, idź w kiery. A jak mamy, powiedzmy, nie mamy nic w kierach, to pasujemy, idź raczej w mój. Najczęściej kontra na 3 bez atu oznacza wistuj w kolor dziadka, prawda? Czyli jak jest taka sekwencja kier bez atu, 2 bez atu, 3 bez atu i pada kontra, to wistuj w kiery. Po takiej sekwencji w dziadku możemy spodziewać się 4 pików, prawda? Jeżeli padł Steinman, no i kontra oznacza wistuj w piki. Gdy partner chciał tutaj właśnie, tu jest ten przypadek, co Mark się mówił, prawda? Że jeżeli partner miałby trefle i chciałby kłaść przez trefle, to mógł skontrować 2 trefle, prawda? Więc tutaj kontra to już jest na pewno na piki. Czyli to jest kontra na kolor, który niejako został ujawniony licytacją, ale fizycznie nie został zgłoszony. Natomiast wiadomo, że w stole się wyłoży 4 piki, prawda? Tutaj mamy licytację. Tref, partner wchodzi karami, tu kier, pik, 2 bez atu, 3 bez atu i kontra. To teraz kontra jest na jaki? Na pikowy czy na treflowy? Na piki. No na piki, bo treflami partner mógłby się zmieścić po piku, prawda? Jak miał 4 dobre trefle czy 5, to po piku by wszedł 2 trefle. Tu jeszcze należy zwrócić uwagę na to, że w takim przypadku, gdy podgrywamy dziadka, zwykle trzeba podejść elastycznie do wyboru karty pierwszego wistu, bo często mamy taką kartę, że jesteśmy tylko raz przy piłce, prawda, w tej pierwszej lewie, bo z reguły kontrujący ma większość karty i rzadko bywa tak, że zdołamy podegrać 2 razy, więc z dublem typu, tak jak tu mówię, dziewiątka, dwójka, czy na przykład z jakimś z trzeciego waleta, czy z trzeciej damy, czy z trzeciej dziesiątki, zwykle najlepiej jest wyjść najwyższą kartą, bo to po prostu może ułatwić wybranie koloru partnera. Na przykład tak jak w tym przykładzie, co partner kontruje na pikowy, no to często konfiguracja pików może być jakaś taka, gdzie jak wyjdziemy blotką, no to po prostu partner weźmie 3 pikowe i na tym się, jeżeli nie mam drugiego dojścia do ręki, to na tym się skończy. No i teraz 3 rozdania może takie rozrywkowe. Teraz już bym was prosił wszystkich o włączenie się do dyskusji. Gramy, to
Wszystko są rozdania autentyczne. Co prawda w tym pierwszym nie wiem, czy taka była stawka, ale na pewno było grane w klubie w Londynie przy najdroższym stole. Podobno było po 500 funtów od punktu, ale tego nie jestem pewny. I mamy taką kartę. No, licytacja jest dość oryginalna, bo przeciwnik z prawej otwiera 7 trefli. 7 trefli, po dwóch pasach parter kontruje, przeciwnik rekontruje i listujemy. No, wydaje się, że partner chciał coś przebić, no to z naszej karty wygląda, że chciał przebić karo, ale ten zrekontrował, no to nie wiem. Wszystkie utworzył 7 trefli, to można założyć, że asa karo mu nie brakuje, prawda? Znaczy brakuje mu asa karo, więc... Znaczy no, ale że asa karo nie przechodzi, no bo to jak gramy po 500 funtów od punktu, to jak gość otwiera 7 trefli, to raczej otwiera, żeby wygrać, no. No tak. Więc z tą metodą dochodzimy do tego, że w karo nie listujemy. No to zostaje któryś starszy. No to teraz który. Nie no, chyba w atuta aha, nie, nie możemy, bo mamy dwa atuty aż. Dobra, to było głupio. Stoję się na mikrofonie. No ja wyobraźmy sobie rękę otwierającego. A to co, to mamy założyć, że gość ma 11 pełnych trefli. Nie, 11 trefli to partner ma... nic nie przebije, więc to partner coś przebija, więc... No tak, no to powiedzmy, że ma 10 trefli i co, i mamy trafić, gdzie on ma tam bokiem as król dama, a dziadku jest siedmiokart? Blisko. No dziadek nawet jak miał siedmiokart, to nie przeniesie, prawda, bo jak partner 7 otworzy. No powiedzmy, jest jeszcze taka opcja, że gość ma tych trefli tylko 9 i ma AKDW no, bokiem, ale to musiałby mieć, ale to, no to jest, jeśli jest ta opcja, no to musi mieć kiery. No i no bardzo dobrze, bo to jest tak, w sytuacji, kiedy nie ma jakichś przesłanek, trzeba szukać, no bo tutaj co, no sprawa jest losowa, czy w kiera, czy w pika, trzeba szukać jakichś przesłanek, że jeżeli ma tylko 9 trefli, no to zawsze jest szansa, że mając as, król, dama, dycha, pik, jednak by nie ryzykował, prawda? No bo to grając po takiej stawce, to jednak powiedzmy jest ryzyko. Więc to jest jakiś tam cień przesłanki, że trzeba iść w kierę. Tak było faktycznie, rozmawiający przebijał w kierę. To jest rozdanie opisane przez Jeremiego Flinta w jakiejś angielskiej gazecie i o dziwo nie brydżowej, tylko w jakimś Daily Telegraph czy gdzieś. No. Tak wyglądało. Masz powtórzyć. Bo ja nie zrozumiałem, o czym to no mówi. Chodzi o to, że no gość ma ileś tam dużo pełnych trefli i poza tym same topy bokiem. No i generalnie jedyna przesłanka jest taka, że a może ma dwa renonsy, 9 pełnych trefli i 4-kart bokiem. No to jeśli tak jest, to ten 4-kart musi być kierowy, a nie pikowy. Znaczy raczej jest kierowy, a nie pikowy, no my mamy waleta, więc w pikach miałby max as, król, dama, 10. No moim zdaniem drobna przesłanka, ale... Ale lepsza taka niż żadna, prawda? Także no tak było zresztą w rozdaniu, więc to było... I przy stole nastąpił zresztą wiz w kiera, no po jakimś tam dłuższym namyśle. Tak, rozdanie wyglądało tak, jak tutaj narysowałem. No, dość, że tak powiem, oryginalne.
Także ten. Także to mówię, no tu jest cienka przesłanka, ale zawsze warto tropić takie szanse. W każdym razie na pewno ważne, że machinalny wist z tabeli wistów Culbersona na szlema w asa odpada. No, no temu służy też kontra Leitnera, prawda? Bo tak no to po prostu nie byłoby tego. Drugie rozdanie pochodzi z olimpiady z 1988 roku. Mamy taką kartę, prawda, jak tutaj, czyli i licytacja idzie taka. Przeciwnik z lewej otwiera dwa karo, flanery, czyli ma pięć kierów, co najmniej pięć kierów, cztery piki i siłę słabego otwarcia, czyli za słabo na rewers. Powiedzmy 11-15 punktów. Partner wchodzi trzy karo. Przeciwnik się pyta o asy, cztery bez atu. Pada odpowiedź dwa asy. 5 kier, partner pas, 6 pik. Pas i partner kontruje. W co wistujemy? No, dwa karo flanery. No to jeśli partner miałby mieć Lennon's kier, to by znaczyło, że oni mają fit kier. Mają, no mają. Dobra. No. A grają w piki, czyli tak? Co, czyli... No dobra, no ale to mogą mieć pikowy 11-kartowy na przykład. Tak, nie, no tak, ale no, ja dobra, mówię jakąś pierwszą przesłankę. Chcę wistować w kiera. Ale przeciwnik niestety, już szykujesz wiskiera, ale przeciwnik poprawia się na 6 bez atu. I teraz partner kontruje. 6 bez atu, pas, partner kontra. No to, o czym mówiliśmy wcześniej, to partner też wiedział, że daje kontrę na wist kierowy, tylko nie wiem, może liczył, że się domyślimy do swojej karty. No nie, no dobra. No. Ale partner może nie wiedział, że w sensie jak partner ma Renault kier, no to nie musi być dla niego jasne, że my wiemy, że on ma Renault, a nie na przykład as-dama. Więc teraz skontrował, żebyśmy przypadkiem nie poszli w tę okierę. Znaczy nie, no powiedzmy, znaczy, ale to teraz tak, przecież przeciwnik się poprawia w 6 bez atu, no to on wie, że kontra jest na kierowy, to jak on miał w ręce singla kier, a partner as dama, załóżmy hipotetycznie, to by się nie poprawiał. On musi mieć jakieś szanse wygrania tych 6 bez atu, więc tutaj to, że partner ma asa, że partner ma Renault's kier, to możemy przyjąć na 100%. Załóżmy, że partner ma Renault's kier, teraz co dalej? I wracamy z powrotem, zastanawiamy się. No to jeżeli uznamy, że w momencie, kiedy pada 6 bez atu, dla wszystkich przy stole jest jasne, że jest Renault's kier, no to kontra musi znaczyć nie wistuj w karo, więc wistujemy w trefla. Trefla, no bardzo dobrze. W rzeczywistości N nie dał kontry na 6 bez atu, partner wyszedł w karo. Zobaczcie, jak wyglądało rozdanie. I po karowym wiście szlemik został wygrany na przymusie, bo teraz rozgrywający wyimpasował kiery, ściągnął piki i Jen, musząc trzymać trzy kara, musiał się odrzucić od trefli i rozwiązać sobie wyrobił trefla. Karo zostało zabite asem w stole i przeciągnięte kiery i piki. Także natomiast kontra właśnie bardzo dobrze, bo jeżeli na 6 bez atu chcielibyśmy wistu karowego, to pasujemy na 6 bez atu, prawda, i ten. I wiadomo, że partner wyjdzie w karę. Natomiast z ręki Jen widać było, że
że na pewno wisz karowy nie wygląda dobrze, że po prostu i po treflowym zjeżdżało 6 trefli, prawda? No i ostatnie rozdanie jest bardzo, bardzo, że tak powiem, byłem świadkiem tego rozdania. Siedziałem przy stole. Macie taką kartę. Przeciwnik z prawej otwiera trefl. Mówicie 4 kier. Z lewej 4 piki. Partner mówi 7 karo i przeciwnik mówi 7 bezatu. Znaczy to i nie pasy, tylko partner kontruje. Sorry, bo tutaj licytację zakończyłem na tych 7 bezatu. 7 bezatu, pas, partner kontruje. I w co wistujecie? Kontra oznacza wistuj w swój, jak licytowaliśmy obaj, czyli w kierę. Aha, no tak, no bo były licytowane dwa kolory, czyli nie wistuj w karo, wistuj w kiery, tak? No podpada pod tę regułę. Pod tą regułę podpada. No, ale to jest szlemik, więc tu wiesz, no na 3 bezatu, gdyby to wistuj w kiery, no. No tutaj przy stole nastąpił wisp pika, no i partner rzucił karty, że wszystko moje. Zobaczcie, jak to rozdanie wyglądało. Rozdanie jest autentyczne, po prostu siedziałem przy stole i widziałem na własne oczy, możecie mi nie wierzyć albo nie. I zobaczcie teraz, jak biedny M otworzył tref wspólnym językiem i doszło do niego 7 karo w drugim okrążeniu. A po wiście pikowym bez 13. Dobra, słuchajcie, no to tyle mniej więcej. Mam nadzieję, że tutaj powiedzmy ta krótka pogadanka jakoś was wprowadziła w temat. Ten materiał, co tutaj, że tak powiem, ilustrował tą naszą rozmowę, to jak jeszcze poprawię, bo tu widzę teraz, że jest w nim parę drobnych błędów. Gdybyście mieli jakieś pytania do tego czy coś, to ja myślę, że jak jest założona ta grupa na Facebooku, to możemy tam zacząć jakąś dyskusję, gdybyście chcieli pogłębić jakoś ten temat, czy ewentualnie o coś się spytać. Także dziękuję wam bardzo i dobranoc. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękujemy. Do widzenia. Dobranoc. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.